spotkań, tych czekających na spotkań tematycznych. Dzisiaj nie będziemy chodzić długo. Mamy taki dystans tutaj tylko. Natomiast zatrzymałem się tam także dlatego, żeby pokazać Państwu, że tak naprawdę to był cmentarz, prawda? Tutaj ten teren opadający. To są późniejsze działki, o które był powiększany obszar cmentarza. I można powiedzieć, że ta rabacyjna mogiła była właściwie poza cmentarzem. Ponieważ musimy pamiętać, że od roku 1787 do 1846 upłynęło no 60 lat, prawda? Mniej więcej. 60 lat, w związku z tym, ten cmentarz nie rozrósł się aż tak bardzo. On dopiero później, w latach następnych, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, rozprzestrzenił się tam w kierunku północno-zachodnim. Otóż, proszę Państwa, ja relacjonuję tutaj za panią Janiną Kęsek, tutaj ten wątek grobów. Mianowicie, ci, którzy przyjechali tutaj martwi, zostali pochowani w tej mogile zbiorowej. Natomiast ci, którzy umierali tutaj, ponieważ odnotowane są także śmierci w drugiej połowie 1846 roku, oni byli chowani w mogiłach albo samodzielnych, albo tak jak mówi pani Jania Kęsek, także w tej oto mogile. Są zapisy, że no, ci bardziej pamiętający uczestnicy rabacji, chłopi, chodzili na cmentarz i niszczyli siekierami nagrobki te indywidualne. Bo też jest taka sytuacja, kiedyś przeglądałem ten cmentarz bardzo wnikliwie pod kątem tego, dlaczego się nie zachowały groby w tym przedziale właśnie, o którym my mówimy, prawda? Takiej ilości, która w ogóle, coś mi się wydawało, że coś jest nie tak. Dlatego, że przecież zachowały się groby z lat 20., z lat 30., są groby Stanetiego, są groby innych, Kincela. Natomiast ten rok jakoś tak nie, więc mielibyśmy jakby takie potwierdzenie tego poglądu. Natomiast tutaj był to jakiś bliżej niesprecyzowany pochówek, którego ja nie umiem wytłumaczyć. W każdym razie to są właściwie jedyne na tym cmentarzu ślady po rabacji. Może podejdźmy, proszę Państwa, tam, bo przypomnijmy sobie może jeszcze nazwiska. To jest tablica stosunkowo niedawna. Ten grób miał też takie niejednoznaczne definicje. To pisze o tym Stanisław Fischer, że jeszcze w latach 20. XIX wieku mówiono o tym grobie grób powstańców. Natomiast tak mówiono enigmatycznie, grób powstańców, palono tutaj świece. Natomiast no, dopiero się później się to zaczęło wyjaśniać, że myślano o tych powstańcach krakowskich z 1846 roku, z którymi utożsamiano tych, którzy tutaj spoczywają.
to znaczy ci, którzy byli potencjalnymi uczestnikami tego powstania, bo część wstąpiła, ale część nie wstąpiła, ponieważ no, wcześniej zdarzyły się te dramatyczne wydarzenia. Do tych najbardziej spektakularnych takich, no, w sensie dramatyzmu, należały najścia na dwory w Nieznanowicach i śmierć Henryka Kępińskiego i jego brzemiennej żony Stefanii Kępińskiej, której kosą rozcięto brzuch. Inna to dwór, akcja na dwór w Grodkowicach, gdzie ucierpieli Żeleńscy, w tym, gdzie został zabity Marcjan Żeleński, ojciec znanego kompozytora Władysława Żeleńskiego. Czy, nie wiem, czy to jest Dedyński, jest Ignacy Dedyński z Boczowa, Sebastian Wesołowski, czy wspomniany przeze mnie Kalot Schlosser, mandatariusz Włapanowie, odznaczony wcześniej orderem Virtuti Militari. Proszę Państwa, nie pierwszy i chyba nie ostatni raz niewiedza, niezrozumienie, błędne określenie, błędne zakwalifikowanie powoduje olbrzymie tragedie. Z pewnością byli wśród tych ludzi, na których uderzono, ludzie należący do konspiracji. Zresztą konspiratorzy usilnie zabiegali o to po dworach, zwłaszcza Powszechna Konfederacja Narodu Polskiego, ale byli też ludzie, którzy nie wiązali się z pracami niepodległości, jakimiś takimi konspiracyjnymi, natomiast padli ofiarą tych wydarzeń. My musimy ciągle przypominać to, że pewne nierozwiązane kwestie w pierwszej połowie wieku XIX, a więc ta przerażająca, no i dokuczliwa rzecz, pańszczyzna, ona również ma swoje znaczenie. I te wystąpienia chłopskie, one także mają socjalne podbudowanie, występowanie przeciwko szlachcie. No bo proszę Państwa, no przecież wiemy z opracowań historycznych, ze źródeł, że zdarzały się też przypadki, kiedy ktoś, kto angażował się w rozmaite działania spiskowe, no niestety nie był też człowiekiem porządnym wobec swoich najbliższych, prawda? I też był ostry i twardy, więc tu się nakładają rozmaite plany na to wydarzenie. Ono nie jest jednoznaczne, ono jest bardzo drastyczne, ono jest niezwykle ekspresyjne w opisach, ale ono ma różne podłoże. Państwo wiecie, jak bardzo trudno było pozyskać ludzi, którzy nie byli uświadomieni do w ogóle pracy, do pracy no, niepodległościowej, prawda? Nawet w późniejszych epokach. To ta praca była dopiero przecież przed tymi ludźmi. Ta świadomość była bardzo niska. No, gdzieś tam słyszeli, gdzieś coś się działo, gdzieś tam panowie się nasi zbierają, ale propaganda austriacka sączona przez starostę Bernta, Breina, Witsuma, Prokesza robiła swoje, prawda? To was będą panowie, to was będą wyrzynać, to z wami skończą, prawda? Proszę Państwa, wiemy dobrze, żyjemy w czasach, gdzie wydawałoby się bardzo zracjonalizowany, gdzie właściwie powinniśmy rozumieć wszystko. A widzicie Państwo, ile idzie, jakie przekłamania idą, nieprawdopodobne, prawda? Jak ludzie potrafią zdeformować informacje. Proszę zobaczyć biedną wieś galicyjską lat 40. Naprawdę przerażająco ubogą wieś z poddaństwem. To wtedy łatwiej nam zrozumieć takie sytuacje. Występowano także przeciwko duchowieństwu. No, no były przecież majątki duchownych i też nie wszystko było w idylii. Otóż Austriacy idealnie trafili w ten punkt. Austriacy idealnie rozegrali po prostu, idealnie rozegrali trudną sytuację ekonomiczno-społeczną.
Proszę Państwa, oczywiście pojawiają się także w literaturze tego typu teksty, że no byli, oczywiście byli znakomici właściciele ziemscy, jak na przykład brat wspomnianego Henryka Kępińskiego, Ludwik Kępiński, właściciel Pieszowa, wspomniałem go, który sam wylądował w Kufsztejnie za pracę konspiracyjną, ale był człowiekiem niezwykle światłym, eksperymentował, jeżeli chodzi o swoje dobra w Pieszchowie. No byli i tacy, byli i tacy. Także to nie, nie, to są bardzo sytuacje skomplikowane. No ale nawet jeżeli ten pan był, nazwijmy go ludzki, no to ta umiejętnie sączona propaganda austriacka sprawiała, że uderzało na tego ludzkiego pana chłopstwo z innej miejscowości. Oni się nie znali po prostu i wykonywali tę robotę, którą Austriacy podsyłali. Wyjątkowo nieciekawa rola Benta, który zresztą wkrótce pożegnał się ze swoim stanowiskiem. W Bochni był 13 lat, był właściwie, można powiedzieć, osadzony w tym środowisku. Wcześniej był w gubernium we Lwowie. No ale no, musiał się znaleźć kozioł, prawda? No więc starosta odszedł. Sam podobno, jak niektórzy twierdzą we wspomnieniach świadkowie tej epoki, był w tym czasie bardzo chory. Troszeczkę jakby machał ręką na to, co się dzieje. Tak naprawdę podtrzymał dopiero w nim jakby taką wolę twardości pułkownik Ludwik Benedykt, który przybył ze Lwowa i tutaj w Bochni spróbował reorganizować jakąś akcję przeciwko powstańcom krakowskim, którzy no, wybierali się na siedzibę cyrkułu, prawda? I w związku z tym wojska austriackie pod dowództwem Benedeka zagroziły im drogę pod Gdowem i wycięły w pień 150-osobowy oddział powstańców krakowskich. Jak Państwo będziecie w Gdowie, to proszę tam zajrzeć na cmentarz. Piękna taka usypana mogiła ziemna z pomnikiem Racheli na szczycie, wyrzeźbionym przez naszego rzeźbiarza Wojciecha Samka. Tak więc, proszę Państwa, te lutowe dni 1846, określane w taki widowiskowy sposób, ten tytuł dzisiejszego spotkania wzięliśmy od pani profesor Krystyny Pokleskiej, którą zresztą mieliśmy wtedy okazję gościć, która napisała świetną książkę o reminiscencjach rabacji, odbiciu rabacji w literaturze. Bo to przecież później przenosiło się na dziesiątki wspomnień tych, którzy ocaleli, na rozmaite komentarze, na odniesienia i malarskie, i literackie. Natomiast ta bocheńska część moim zdaniem jest dobrze ukazana we wspomnianym przeze mnie roczniku, gdybyście tam Państwo chcieli sobie to jeszcze doczytać, to bardzo serdecznie proszę. Być może ktoś z Państwa chciałby zapytać o coś, to